Wiedząc, że wielomian W od X ma przynajmniej jeden pierwiastek całkowity, znajdź jego wszystkie pierwiastki. W zadaniu wykorzystamy twierdzenie o pierwiastkach całkowitych. Jeżeli wielomian W o współczynnikach całkowitych ma pierwiastek całkowity, to jest on dzielnikiem wyrazu wolnego. Twierdzenie to mówi, że jeżeli mamy wielomian o współczynnikach całkowitych, a w naszym przypadku wszystkie współczynniki są liczbami całkowitymi, i wielomian ten ma pierwiastek całkowity, a wiemy z treści zadania, że przynajmniej jeden z pierwiastków jest pierwiastkiem całkowitym, to ten pierwiastek całkowity jest dzielnikiem wyrazu wolnego. Więc poszukajmy dzielników naszego wyrazu wolnego czyli liczby minus 2. Będzie to plus minus 1 i plus minus 2. Stwierdzenia wynika, że ten jeden pierwiastek całkowity to na pewno będzie jedna z tych czterech liczb. Sprawdźmy więc, która z tych liczb jest pierwiastkiem tego wielomianu. Zaczniemy od 1, czyli liczymy w od 1. Wiemy już, że w od 1 jest równy sumie współczynników, czyli mamy 6, Plus 11, minus 3 i minus 2. Dostajemy 12, czyli jest to liczba różna od 0, czyli 1 nie jest pierwiastkiem tego wielomianu. Sprawdzamy teraz dla minus 1. Mamy 6 razy minus 1 do 3 plus 11 razy minus 1 do 2. Minus 3 razy minus 1 i minus 2. Minus do potęgi nieparzystej zostaje, czyli dostajemy minus 6. Do potęgi parzystej znika, czyli mamy plus 11. Stąd mamy plus 3 i minus 2. Dostajemy 6, czyli również jest to liczba różna od 0, czyli minus 1, Także nie jest tym szukanym pierwiastkiem. Sprawdzamy więc dla dwójki. Mamy 6 razy 2 do trzeciej plus 11 razy 2 do drugiej minus 3 razy 2 i minus 2. 2 do trzeciej to jest 8 razy 6. 48. 2 do drugiej mamy 4 razy 11 44 minus 6 i minus 2. Widzimy, że na pewno nie jest to liczba równa 0 i sprawdzamy jeszcze dla minus dwójki, czyli przy potęgach nieparzystych będziemy mieli znak przeciwny, czyli tutaj będzie minus 48, a przy potęgach parzystych zostaje znak bez zmian, czyli będzie plus 44. Następnie tu będziemy mieli plus 6. I na końcu minus 2. I oczywiście otrzymaliśmy 0, czyli widzimy, że minus 2 jest pierwiastkiem tego wielomianu. Teraz, kiedy wiemy, że jeden z pierwiastków tego wielomianu jest liczba minus 2, możemy skorzystać z twierdzenia U. Czyli liczba A u nas A wynosi minus 2 jest pierwiastkiem wielomianu w wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian w jest podzielny przez wumian x minus A. Czyli e, jeśli minus dwójka jest pierwiastkiem naszego wielomianu, to ten wielomian bez reszty dzieli się przez dwumian x minus a, czyli w naszym wypadku x minus minus 2, czyli x plus 2. Podzielmy więc nasz wielomian przez ten dwumian x plus 2. Zrobimy to metodą pisemną. Czyli wielomian. 6x do potęgi trzeciej plus 11x kwadrat minus 3x minus 2 podzielimy przez dwumian x plus 2. Pierwszy element dzielimy przez pierwszy, pierwszy wyraz przez pierwszy wyraz, czyli dostaniemy 6x do potęgi drugiej. W drugim etapie mnożymy każdy z wyrażeń z nawiasu przez tą liczbę u góry, czyli mamy 6x kwadrat. Razy x dostajemy 6x do trzeciej, ale spisujemy to ze znakiem przeciwnym. 6x kwadrat razy 2 to jest 12x kwadrat, ale ze znakiem przeciwnym będzie minus 12x kwadrat. W trzecim etapie redukujemy wyrazy podobne, tu wyrazy nam się wyredukowały, stąd mamy minus x do kwadratu i dwa kolejne wyrazy przepisujemy. Powtarzamy procedurę, czyli pierwszy wyraz dzielimy przez pierwszy, dostaniemy minus x. W drugim etapie mnożymy każdy z wyrażeń w drugim nawiasie przez to wyrażenie, które mamy u góry, czyli mamy minus x razy x to jest x kwadrat ze znakiem minus, ale spisujemy ze znakiem przeciwnym, czyli będzie ze znakiem plus. Minus x razy 2 to jest minus 2x, ale spisujemy ze znakiem przeciwnym, więc będzie plus 2x. Trzeci etap redukcja wyrazów podobnych. To nam się wyredukowało, stąd dostaniemy minus x minus 2. Znowu, pierwszy wyraz dzielimy przez pierwszy, czyli dostaniemy minus 1. Teraz mnożymy i spisujemy ze znakiem przeciwnym, czyli minus 1 razy x to jest minus x, ale spisujemy ze znakiem przeciwnym, czyli plus x. Minus 1 razy 2 to jest minus 2, ale spisujemy ze znakiem przeciwnym, czyli będzie plus 2. I redukcja wyrazów podobnych. Wyredukowało nam się. Dzięki dzieleniu udało nam się rozłożyć wielomian na czynniki. Czyli teraz nasz wielomian W od x wygląda następująco. Wielomian W od x podzieliliśmy przez x plus 2 i dostaliśmy taki wielomian. 6x kwadrat minus x minus 1, więc teraz, jeżeli ten wielomian pomnożymy z powrotem przez x plus 2, dostaniemy nasz wielomian w od x. W, w zadaniu mamy znaleźć wszystkie pierwiastki wielomianu, czyli mamy znaleźć wszystkie x, -y, dla których nasz wielomian wyzeruje się. Stąd możemy utworzyć równanie: 6x kwadrat minus x minus 1 razy x plus 2 ma wynosić 0. Czyli do naszego równania pod x stawiliśmy wyrażenie na w, w od x. Kiedy iloczyn dwóch liczb da 0? Oczywiście wtedy, gdy przynajmniej jedna z nich jest 0, czyli albo ten pierwszy nawias jest 0, albo nasz drugi nawias jest 0. Natomiast z drugiego nawiasu oczywiście dostaniemy pierwiastek minus 2, który już był dla nas znany. Aby znaleźć pozostałe pierwiastki, rozwiążemy nasze równanie, czyli 6x do kwadratu minus x minus 1 to jest 0. Obliczymy deltę. Przypominam, b to jest współczynnik stojący przy x, czyli u nas minus 1. A to jest współczynnik stojący przy x kwadrat, czyli u nas 6. I c to jest wyraz wolny, czyli u nas minus 1. Czyli dostaniemy 1 minus razy minus daje plus. 24, czyli mamy 25. Pierwiastek z delty wyjdzie nam 5. Więc, y, ponieważ delta wyszła dodatnia, mamy dwa rozwiązania. Naszego równania, czyli mamy rozwiązanie x1 minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Podstawmy nasze dane. Ponieważ b wynosiło minus 1, to minus b to jest 1, minus pierwiastek z delty, czyli u nas 5 przez 2a, czyli 2 razy 6 to jest 12. I dostajemy minus 4 przez 12. Co nam daje minus 1 trzecią. I drugie rozwiązanie x2 to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli dostaniemy 1 plus 5 przez 12, czyli 6 przez 12, co nam daje 1 drugą. Więc nasze pierwiastki to liczby minus 2. Minus 1 trzecia i 1 druga.